Dzisiaj na pytanie, co się wydarzy w bibliotece, jest taki dowcip. Czytelniczka pyta drugą, ale na którym piętrze? O które piętro pani pyta? Jeśli chodzi o nasze wydarzenia w piątek 17 o godzinie 17, będą dwa tak naprawdę, będzie otwarcie wystawy w tym budynku, a jednocześnie razem z Teatrem Gorzowskim, z panem dyrektorem Janem Tomaszewiczem, zaprosiliśmy dyrektora Biblioteki w Zielonej Górze, dyrektora Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej, pana doktora Andrzeja Buka. Ale zapraszamy go tym razem jako autora właśnie tej książki Antologii Dramatu Lubuskiego. Antologii Dramatu Lubuskiego, dyrektora Andrzeja Buka, który był też wieloletnim dyrektorem Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Jak już mówiłem, jest dzisiaj dyrektorem Biblioteki w Zielonej Górze, ale to nie oznacza, że tej książce nie znajdziemy też tematyki gorzowskiej. A szczególnie bardzo dużo miejsca autor poświęcił pani Iwonie Kusiak, która była kierownikiem literackim w Teatrze imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie i pozostawiła tutaj bardzo duży dorobek. Ja nie chciał, może bym za dużo opowiadać, co to jutro będzie i o czym będziemy mówić, ale na pewno trzeba to spotkanie właśnie w ten sposób zaanonsować, że Iwona Kusiak, chociażby właśnie w sztuce o żużlu, o naszym tutaj gorzowskim sporcie i w zasadzie takim znaku rozpoznawalnym Gorzowa, pozostawiła świetną sztukę, która, i to już zdradzę, bo kusi mnie to bardzo, Andrzej Buk wystawił bardzo dobrą recenzję właśnie tej sztuce i w ogóle temu pomysłowi, jak i też i wielu, wielu innym wydarzeniom, głównie właśnie pod auspicjami autorskimi pani Iwony Kusiak. Tę lubuskość Andrzej Buk uwypukla już od roku w zasadzie 45. Już pojawiają się wówczas pierwsze sztuki poświęcone temu regionowi, lub też tutaj wyznacznikiem jest też rzeczywiście miejsce urodzenia autora sztuki. Ale to już o tym powie sam autor, czym się kierował, nadając tytuł Dramatu Lubuskiego. Na pewno jest tutaj kilka elementów, które łączy te sztuki z województwem, z ziemią lubuską i z całą pewnością mogę powiedzieć, że ten dorobek jest. Jest on bardzo duży w obu częściach, bo tak dzielimy troszeczkę na północną część i południową. No, z natury pewnej, że mamy takie dwa ośrodki kulturalne większe, Zielona Góra i Gorzów, ale my doskonale współpracujemy jako biblioteki z Biblioteką Zielonogórską. Zatem też będzie to spotkanie takie wyjątkowe, bo będzie prowadzone przez dwóch dyrektorów, a będziemy przepytywać trzeciego dyrektora. Czyli dyrektor teatru imienia Juliusza Osterwy, moja skromna osoba oraz gość zaproszony, dyrektor Andrzej Buk jako autor, więc nie będziemy sobie za bardzo dyrektorować.